Witamy Państwa bardzo serdecznie. Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. A przed mikrofonem Beata Hołbowicz również mówię dzień dobry. Proszę Państwa, dzieje się w Tomaszowie Mazowieckim. Właściwie może zacznijmy od tego, że lada moment będziemy jeździć na łyżwach w Tomaszowie. Tor lodowy, tor łyżwiarski, chyba lada moment będzie skończony. Tak, myślę, że od wielu, wielu lat również piotrkowianie przyjeżdżali do Tomaszowa, żeby pojeździć na długim 400-metrowym torze łyżwiarskim, a dzisiaj będą mogli przyjechać do Tomaszowa Mazowieckiego, żeby pojeździć w pierwszej w Polsce nowo wybudowanej arenie lodowej. Nie tylko na tym lodzie długim 400-metrowym, ale również na pełnowymiarowym lodowisku 30 na 60 metrów. Kiedy będziemy mogli przyjeżdżać? Już jesteśmy na etapie końca prac. Wczoraj właśnie miało miejsce to najważniejsze jak gdyby wydarzenie, bo tworzenie serca areny lodowej, czyli wylewanie betonem toru łyżwiarskiego do jazdy szybkiej. To było mega trudne zadanie. Ono trwało w sposób ciągły, nieprzerywany ponad 20 godzin. Jest już za nami i mam nadzieję, że wszystko się udało, bo to dopiero się okaże ostatecznie, jak zmrozimy lód. Panie prezydencie, czy to będzie tylko dla sportowców, którzy będą kochali ten sport i uprawiali, czy też, tak jak pan powiedział, no piotrkowianie, mieszkańcy innych powiatów będą mogli odwiedzać ten tor i korzystać z niego na co dzień? Ależ absolutnie, tomaszowianie nie wyobrażają sobie, żeby nie mogli korzystać z tej tak zwanej ślizgawki, do której się przyzwyczaili przez lata. W Tomaszowie Mazowieckim tysiące ludzi, można powiedzieć, jeździ na łyżwach i z tego lodowiska zawsze korzysta. I tak będzie również po otwarciu areny lodowej. Wszyscy, którzy będą chcieli w sposób taki zdrowy, atrakcyjnie spędzić czas. Jest szansa na ten sezon, czy trzeba myśleć o następnym? Nie, już ten sezon, oczywiście ten sezon. Nie chciałbym mówić dokładnie o terminach, natomiast myślę, że koniec października to jest ten moment, kiedy oddamy pierwsze ślizgi już na otwartej arenie lodowej. Czyli możemy korzystać już z wypożyczalni łyżew, wcześniej trzeba się Nie trzeba sobie zakupić albo łyżwy, kupić, żeby, bo jeżeli będzie można tak, przyjeżdżać wypożyczenie regularnie. Będzie za drogo kosztowała. Zawsze to prawda. To prawda. Zachęcam, bo to jest naprawdę świetna dyscyplina sportu. Zresztą osoby, które pojeżdżą na łyżwach, później mają z głowy przygotowanie formy do zjazdów narciarskich. Podobne grupy mięśni pracują. Panie prezydencie, elektromobilność, bo słychać, że w Tomaszowie będziemy jeździć samochodami elektrycznymi, a najpierw autobusami. Czy to prawda? Tak, już niebawem pojawią się nowe autobusy i to nie na zasadzie, że pojawią się, ale praktycznie zmienią te stare, przestarzałe autobusy, bo 25 nowych autobusów hybrydowych przyjedzie do Tomaszowa, ale również bierzemy udział w programie elektromobilności. Teraz niedawno podpisaliśmy porozumienie z Politechniką Warszawską, która już od w zasadzie przedwczoraj prowadzi w Tomaszowie Mazowieckim badania na temat wprowadzania elementów programu elektromobilności, czyli na skutek wyników tego badania będziemy mieli wskazówki, ale też będziemy mieli wskazane miejsca zagrożenia przy wprowadzaniu elektromobilności. Ale zagrożenia tu nie chodzi, jakie? Generalnie chodzi o to, żeby Tomaszów Mazowiecki był nowoczesnym miastem, funkcjonalnym miastem. I dzisiaj czystym chyba, prawda? Czystym, ale też w pewnym sensie samowystarczalnym energetycznie. I temu wszystkiemu mają służyć te badania, żeby doprowadzić do takiego celu, do takiego efektu, aby Tomaszów był czystym, funkcjonalnym i samowystarczalnym energetycznie miastem. Jesteście optymistami, a tak naprawdę dacie radę? Jesteście samowystarczalni? W tej chwili na pewno nie. W tej chwili na pewno nie. Jeszcze mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia, ale są pewne pomysły i bardzo się cieszę, że ten program, ten projekt będzie realizowany, projekt badań, ponieważ nie będziemy chodzić jak po omacku dziecko, tylko będziemy konkretnie znali strefy i zagrożenia i strefy szans przede wszystkim dla Tomaszowa. Tak sobie pomyślałam, panie prezydencie, że łyżwy dla dzieci starszych, teraz no takie nowoczesne autobusy, czyli zatrzymujecie młodych, a mieszkania dla nich?
Tak, niedawno ogłosiliśmy program Mieszkanie TM+. Jest to program również na bazie tego programu ogólnopolskiego Mieszkanie Plus, natomiast różnica jest zasadnicza w Tomaszowie Mazowieckim. Mieszkańcy we wcześniej wypełnionych deklaracjach uznali, że chcieliby dojść do własności. I takie dojście do własności czyli w naszym programie się znajduje. Czyli najpierw będzie to mieszkanie na początek jakaś wpłata, a potem będzie można wykupić na własność. Tak, właśnie to jest główna różnica, która występuje pomiędzy tym programem, a dotychczasowymi programami mieszkaniowymi. Dotychczas było tak, że dość duże stawki czynszu mieszkańcy musieli płacić, ale nigdy te mieszkania nie były ich własnością. Nigdy nie mogły być. A będą to drogie mieszkania? Myślę, że stawki będą podobne do tych, które funkcjonowały przy mieszkaniach TBS-owskich. Natomiast będą zróżnicowane w zależności od sumy partycypacji, czyli kwoty partycypacji najemców. Im wyższa kwota partycypacji, tym niższa kwota czynszu i szybsza droga dojścia do własności. Ile takich mieszkań przewidujecie wybudować w Tomaszowie? W pierwszym etapie 138 mieszkań, 6 bloków w bardzo dobrej, wyśmienitej lokalizacji w ścisłym centrum miasta. A jak to ma się do potrzeb? To jest dużo, mało, średnio? Myślę, że zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest dość duże. W tej chwili jestem, jak gdyby, po analizach dogłębnych listy oczekujących osób na mieszkania komunalne, na mieszkania socjalne. To się poprawia i mam nadzieję, że po wprowadzeniu tego programu również to się poprawi z uwagi na to, że osoby, które zasiedlą te mieszkania nowe, zwolnią mieszkania komunalne w dużej części, bo dość dużo punktów przy naborze wniosków. A kiedy zasiedlą, zdaniem pana, te nowe mieszkania? Te nowe mieszkania, mam nadzieję, że powstaną już niebawem. Kwestia roku, półtora roku. Przypomnę Arenę Lodową. Dziś mija praktycznie rok, odkąd ruszyła budowa i już obiekt kończymy. Zapraszam do Tomaszowa. Warto ten obiekt zobaczyć, a szczególnie warto zobaczyć w środku. Robi niesamowite wrażenie. Można wejść i popatrzeć. Zapraszam serdecznie. Panie prezydencie, jak działa karta dla mieszkańców Tomaszowa? Bo kiedyś, kiedy pan tu był, mówił o uruchomieniu tej karty. Czy to się sprawdza? Tak, my stopniowo uruchamiamy kartę. Już 4000 wniosków zostało złożonych, ponad 2000 kart zostało już wydanych mieszkańcom. Przypomnijmy, co dzięki tej karcie mają mieszkańcy. Między innymi będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Tutaj troszeczkę zmieniły się terminy dopiero od 1 stycznia i ku naszej radości, ponieważ również gmina obwarzankowa, gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki podpisała z nami porozumienie i również chce zafundować bezpłatną komunikację mieszkańcom swojej gminy. I to jest cieszy, bo taka współpraca i takie porozumienia nikomu nie szkodzą, a wręcz przeciwnie. Po prostu służą mieszkańcom i są dla mieszkańców. Panie prezydencie, pomysłów jest wiele. Czy ma pan pomysł na zagospodarowanie Zalewu Sulejowskiego? Bo to jest pięta Achillesowa tutaj tego regionu, natomiast no pan też jest właścicielem jakiegoś kawałka, można powiedzieć. No właśnie nie jestem i bardzo żałuję, ubolewam nad tym, bo gdybym miał konkretne, formalne prawo do tego, żeby reprezentować interes Zalewu Sulejowskiego, już sądzę, że dawno byśmy byli po pewnych kwestiach. Pewne rzeczy byłyby ustalone, ba, powiem więcej, myślę, że pewne inwestycje już by się odbywały. Może to zabrzmi nieskromnie, ale tu nie potrzeba więcej konferencji, tylko potrzeba jest działania, bo my już wiemy praktycznie na temat Zalewu Sulejowskiego, dlaczego ten zalew kwitnie, dlaczego jest taki, a nie inny. Wiemy wszystko. Dzisiaj po prostu trzeba działać i natychmiast ten zalew musi być pogłębiony, on jest za płytki i zawsze będzie kwitnąć. Dlatego dzisiaj nasze działania powinny skupić się na tym, żeby pozyskiwać środki na pogłębienie
zalewu, wymianę tej folii, tej warstwy. Czyli pomysły są, tylko jest tak. Gorzej, to jest oczywiście, to jest dość, to będzie dość duży koszt, ale to jest koszt, który nam wszystkim zwróci się po stokroć. Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, gość Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo, to było o tym się mówi, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.